Yo, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GeForce Kings. Natomiast dziś rozpoczynamy nową serię. Czy ona się uda, to się okaże, ponieważ będzie to dość ciężka seria. Natomiast jaki jest zamysł? Zamysł jest taki, mamy dokładnie 100 zł i 16 groszy, ale traktujemy to jako 100 zł. Ja z tych 100 zł będę próbował zrobić kosę. Sprawdźmy sobie, ile najtańsza kosa kosztuje. Powiedzmy sobie, zrobię od 300. Typ przedmiotów wszystkie. Wybieramy sobie knife. Czy jest tańsza? Nie, najtańsza kosa to 416 zł. No, co prawda obsiór pana, są to Shadow Dodgery, ale co dwie kosy to nie jedna, jest to najtańsza kosa, jaką możecie dostać tak naprawdę na rynku. I jeżeli uda mi się z tych 100 zł zrobić tą kosę, to oczywiście ją wypłacę. Jeżeli wam się spodoba taka oto seria, no to będziemy robić następne challenge, na przykład z 500 zł będziemy robić 2,5, bo również ją wypłacę i może ją wam rozdam. Natomiast jeżeli z tych 100 zł uda się zrobić właśnie te oto Shadow Dodgersy za 416 zł, to wy je wygrywacie. Także napiszcie już teraz w komentarzu, dlaczego to wy mielibyście stać się posiadaczem tej kosy, a już w następnym odcinku rozsujemy tą kosę, jeśli uda się ją zrobić. Bo możliwe, że się nie uda i wtedy cały chuj. Natomiast oprócz tej kosy będziemy losować z poprzednich odcinków w końcu skiny, więc jeszcze szansa, żeby wbić na poprzednie odcinki i napisać jakikolwiek komentarz, ale oczywiście, co jest wymagane? Kod Mergani, który daje 5% przy depozycie i przede wszystkim, jeżeli wy nie chcecie ryzykować robić tego, co ja, co oczywiście odradzam, tak, bo z tych 100 zł raczej ciężko będzie zrobić tą kosę, ale postaram się, dam z siebie wszystko. Jeżeli wy nie chcecie ryzykować, a chcecie zgarnąć taką kosę jak ta kosa bądź ta kosa, które kosztują naprawdę, no już spory pitos, wystarczy wbić na mój Discord i tam jest kanał GeForce Kings, wystarczy, że pod moim kodem otworzycie jakąkolwiek skrzynkę za 10 zł, czyli na przykład tą. Ja nie otworzę, bo tutaj trzeba liczyć budżet, mamy tylko stówkę dzisiaj. Otworzycie sobie tą skrzynkę i wstawicie screen, że to zrobiliście i już bierzecie udział. Będzie trzech zwycięzców, więc trzy osoby zgarną te kosy, losuję mod najtańszym, więc myślę, że naprawdę warto tutaj rozmyśleć. Żeby było łatwiej i żeby nie było oszustwa, równe 100 zł. Sprzedałem po prostu to, co miałem, właściwie to przy ten sklep kupiłem, żeby balans był 0, doładowałem stówkę. A właściwie to troszkę mniej, bo z 5% się z moim kodem. 100 zł. Powinniśmy iść otwierać skrzynki powoli, jakiegoś milspeka, najtańszego i liczyć, że coś tu wypadnie, tak? Że wypadnie nam 5-7 za 420 zł, który praktycznie nam układa wszystko, tak? Bo już będziemy mieli... A testowe otwarcie zrobię. To by nie marnować, bo tu nie możemy marnować. No i byśmy wydali złoty 60, tak? Bo tyle kosztuje milspek, a wygralibyśmy... 32. Oj, niedobrze. A tego co zrobię ja? Największy ryzykant tutaj na polskim YouTubie. Po prostu zrobię bitwę. Może nie pełne ryzyko, może... Słuchajcie, nie mam jajek, nie mam jajek! No bo pełne ryzyko. Zrobię pełne ryzyko. Zaraz zastanowię się, jakie skrzynki. Nie no, powinno być niepełne ryzyko. Tak, zostawię te 30 zł w razie czego na odkucie. 30 zł w razie czego na odkucie. Znajdę sobie skrzynki po 10 zł. O, Mosby. 7 takich skrzyneczek. I co robię? 4 graczy, same boty. Zobaczmy. Przywołuję boty. Jak nam się uda to wygrać, to automatycznie wskoczymy na taki level, że tą kosę wywalczę. To było 400 ile złotych? Tak bezpiecznie, zaraz wejdę jeszcze w sklep, ale podejrzewam, że bezpiecznie było 450 zł. Witam w bitwie bot Crusher, bot Arnold, bot Czarno. Jedna taka bitwa wygrana. No chyba, że przegrana, to zostajemy z 30 zł i niestety tutaj za wiele się nie podzieje, ale... Okej. Nie ma dużej dysproporcji i fajne skiny poleciały. Witam serdecznie. Dobra, spokojnie. Witam serdecznie! Dobra, ten K kosztuje 100 i już jesteśmy ułożeni. Nie ma opcji, że nas pobiją. Teraz nam dropnijcie trochę więcej tych Desert Eagle po 16 zł. Oj, dobra, to jest piękny dropik, bo wszyscy zaczynają dropić i to nam się to skumuluje. Oczywiście tak nie róbcie, ponieważ równie dobrze mogę te 70 zł przejebać i bot, zazwyczaj boty wygrywają, więc mamy zamknięty temat. Zainwestowaliśmy 70 zł i mamy... 3... Ej, dobra. Mamy 400, pozostało nam 30 zł. No i ja mogę kończyć odcinek, tak? Tylko teraz się zaczną schody. 373 zł plus 60 groszy i 30 zł, które mamy na portfelu, równiutko. Co ja powinienem zrobić? Czekajcie, na początek to ja to sprzedam i jeszcze raz wejdę do sklepu sobie przypomnieć, ile ta kosa kosztowała, bo zdążyłem już zapomnieć. Dobra, pierwsza strona sprzedana. 118. Oj, następne. Cyk. Witam. 403... 60, chyba że coś źle sprzedałem, ale wydaje mi się, że dobrze, bo mamy jeszcze jakieś skiny tam w ekwipunku. Wydaje mi się, że dobrze, 403 zł, ty, no to już powinna, to już jesteśmy blisko, ale podejrzewam, że teraz się zaczną schody. 400 zł. Wszystkie typy przedmiotu. Nóż, 416. Ja czuję, że ja to zjebię, nie? Ja czuję, że ja zaraz otworzę coś z jakąś skrzynkę, zjadę do 200, albo i do 100 i może nas coś uratuje. Nie mogę tego zjebać, już nie robimy bitw. Zaczęliśmy z wielkim ryzykiem, już nie robimy bitw. Dla zasady otworzę sobie parę skrzynek swoich. Kopalne one były? O Jezu, 240 zł, to tyle. Może Gino 2. Gino 2 za 16 zł. To jest skrzynka.
Do 300 zjedziemy, poinwestujemy, bo tak naprawdę niewiele nam już brakuje. 16 zł wydane, trafione 21. Proficik, cyk. Jeszcze jedną. Oj, tak, to rzeźnik nie rób. Tak, rzeźnik nie rób, bo się kurwa pokłócimy. Niestety tutaj już duże plecy. Jeszcze jedną. Uważam, że dobrą taktyką... Oj, dobra, bo już powinienem wyjść z tym budżetem, ale wkurwiła mnie ta skrzynka. Jeszcze jedna. Z tym budżetem... Stój. To ile to kosztuje? 64. Witam. Dobra. Sprzedaję to. Cyk, cyk, cyk. Mamy 404. Troszeczkę, bo pierwszy skrzynce byliśmy do przodu, a potem zjechaliśmy, więc... Myślę, że powinniśmy wejść w skrzynię użytkowników i znaleźć skrzynki, które mają 50%. Tak zwane 50-50. Easy profit 50-50. 61 zł 50-50. No otworzylibyśmy jedną taką i jesteśmy w domu, tak? Bo 60 zł wygrywamy stówę, no. 50-50. Nie, dobra, bo to ja wiem, że to spierdoli. Troszeczkę tańszą otworzymy. Troszeczkę tańszą. 25, AWP 50-50. Wydajemy 25 zł, no to jest... Dobra. 50% szans. Albo się uda, albo nie. Proszę. Dobra, potrzebowaliśmy tego. Potrzebowaliśmy tego. Elegancko. Ja to sprzedaję. I mamy idealnie na kosę. Ale poczekajcie. Poczekajcie, tak? Wejdźmy sobie jeszcze raz 400, wszystkie typy nóż. Mamy na kosę, możemy ją kupić. Nawet na lepszą kosę. Ale obiecałem wam taką, no ale to jest obdrapus, tak? Zrobiliśmy to. Troszeczkę bardzo ryzykowną drogą, więc zróbmy tak. Ja się obliguję, że ja tą kosę już ją zrobiłem, czyli zrobiłem od stówy do kosy. Ja ją wam wypłacę, ja w tym odcinku możecie wygrać. Natomiast, dalej jestem stówę w plecy, więc żeby być na zero, czyli że zainwestowałem stówę, wypłaciłem wam kosę 416, powinien mieć 516 w balansu. Ale to mnie dalej nie satysfakcjonuje, więc robimy tak. Ja już się obliguję, ta kosa jest dla was. Udało się zrobić, jej! Ale spróbuję z tych 400 zrobić 1000. Jak zrobię ze stówy 1000, jest kurwa game over. Więc, skrzynki 50-50, to jest mój konik. Znajdźmy tą skrzynkę za stówkę. O, za stówkę. Czekajcie, 50-50, dobra, tu jest 400 zł, 50-50, 128, siedzi good night. Siedzi good night, ja już to czuję. Próba. No nic widzowy, nie ma kosy. Dobra, trzeba zaryzykować jeszcze raz, po prostu się odkuwamy się tym. Siedzi, witam serdecznie, dobra. Po prostu, no, tam pierwsza nie wyszła, więc ja już sprzedaję go w tym momencie, cyk. I już mamy 600 zł, czyli już brakuje tylko 400. I teraz tak, są dwie drogi, albo znowu robimy 50-50, albo robimy bitwę. I ja bym zrobił bitwę. Ja bym zrobił bitwę, natomiast już jeden na jeden bitwę. Jakimiś skrzyniami takimi troszeczkę droższymi. Kurwa, nie szczekać mi tu. Ale ta mi się podoba, ta mi się strasznie podoba. A może to, 21. Wychodzi nam 7 skrzynek, o. Dobra, robimy to, 7 skrzynek, to jest na cały budżet. To już jest moja decyzja. Może ktoś dołączy, może wbije bot, nie wiem. Natomiast, no to już jest wtedy. Jeżeli tą bitwę wygramy, też nie wiem jakie są skiny, bo może być tak, nie znam tej skrzyni. Może być tak, że jest na przykład Hot Rod ten karambit, a reszta to mega gówno, więc też powinienem to sprawdzić. Natomiast przywołuję bota. Wasza kosa już jest. Udało się, troszeczkę ryzykownie, natomiast udało się zrobić. Wy tak nie róbcie, bo to jest ryzykowne. Przypominam, jeżeli chcecie kosę, mieć szansę na kosę, ale to zaraz, to na Discord, ale to zaraz, bo tutaj Ryan i Ryana trzeba pyknąć. 7 szans. Ryan, ja czuję, że Ryan robi karambita. Okej. Okej, dobra. Nie spierdol tego, proszę, już jest przewaga. Już jest taka przewaga, że zdamy radę to zrobić. Ale jest chujowa skrzynka, bo zostanie po 4... Oj kurwa, no i zobacz tą dysproporcję. 48 groszy, on 138, proszę. Dysproporcja jak chuj. 153, to już jest amen w pacierzu. Proszę cię, nie drzyj się. Proszę cię, nie drzyj. Kurwa, zawsze się podjarałem, myślałem, że to mamy. Ale chujnia. No i tyle. Bot Ryan. Wygrana. 963 zł. Czyli praktycznie to, co chcieliśmy osiągnąć. No inaczej, powinno się to zrobić z głową, nie iść na bitwę, nie robić takiego tak zwanego olina. Natomiast co widzowie, no pff, ja w takim razie motam jakieś siano, wchodzimy do sklepu, 400, wszystkie typy, nóż. No i kupuję, tak, bo zrobiliśmy je, tylko po prostu chciałem, żeby coś więcej zadziałać się na tym odcinku. Kupuję i one są wasze, możecie już napisać w komentarzu, dlaczego to wy mielibyście wygrać. Przypominam, w następnym odcinku wylosujemy skiny stamtąd, z tamtych poprzednich odcinków oraz oczywiście ten nóż, te dwa noże, bo to w sumie są Shadow Dagery. To tyle ode mnie, przypominam, zapraszam na Discord, ponieważ tam trwa konkurs na przepiękne trzy noże, trzy osoby mogą wygrać. Sprawdźcie to w tym momencie, łapka w górę, komentarz, subskrypcja i do zobaczenia w następnym filmie. Może w następnym filmie zrobimy jakieś, nie wiem, z 1000 do 15. Natomiast chciałem spróbować, troszeczkę chciałem zejść z tonu, tak? Bo jak ja mam coś, odcinek się stresować, jakieś White Lotusy i tak dalej, to nie jest dla mnie. A dało się zrobić coś ze stówki Shadow Dagery. Więc jeszcze raz, nie róbcie tego, nie grajcie, nie otwierajcie. Natomiast jeżeli ktoś jest głupkiem i...
stwierdzić, że on robi to samo, co uważam, że jest głupie. Radziłbym po prostu wejść na Discord, wziąć udział w konkursie. Z moim kodem macie 5% przygotowanie, to tyle ode mnie. Kod Mergani, wpisujecie tutaj, cyk. A i jeszcze jedna rzecz, bo chyba nadal trwa konkurs, gdzie kosę można wygrać za darmo. Nic nie trzeba otwierać, żadnej skrzynki, również na Discord. Żegnam!